Królowa internetu. Ela już prawie pół godziny siedziała w gabinecie pani pedagog. Pani Karolina wyszła na moment, a ona spoglądała na plakaty, którymi obklejona była ściana i bezwiednie kręciła się na obrotowym krześle. Miała ochotę uciec z tego pokoju, ze szkoły, ze swojego życia, z wirtualnego życia przede wszystkim. Gubiła się w wydarzeniach i działaniach, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Czuła się jak ryba złapana w sieć i brutalnie wyrzucona na brzeg. Niby próbowała coś zrobić, jakoś się wydostać, ale ciężko było jej nawet oddychać. Tak. Tylko to już jest podszycie się pod czyjąś tożsamość nieważne, że wirtualnie to jest przestępstwo. Tak, czekamy. Ale moim zdaniem powinno się to zgłosić. Ela usłyszała podniesiony głos pedagog. Twój tata ma tu być za 15 minut, zakomunikowała roztrzęsionej dziewczynce. Teoretycznie perspektywa przybycia taty powinna ją uspokoić, ale w głowie Eli pojawiła się nowa obawa. Jak ma to wszystko wytłumaczyć ojcu, który sam korzystał z sieci, głównie w celach zawodowych? Czy będzie umiała go przekonać, że cała ta sytuacja. Że to beznadziejny splot okoliczności? Że to nie jest jej wina? Chciała wierzyć, że tata stanie po jej stronie. Pamiętała takie momenty, kiedy tata totalnie ją zaskakiwał, i myślała sobie, że nie zamieniłaby go na żadnego innego ojca na świecie. Na początku roku szkolnego, pamięta, że jeszcze było ciepło i wracała do domu bez kurtki, wpadła na spontaniczny pomysł zaproszenia Krzyśka do swojego domu. Właściwie Krzysiek podobał jej się jeszcze w piątej klasie, ale uważała, że to głupio chodzić z kolegą z klasy. W wakacje często się widywali, mieszkali niedaleko siebie i niepostrzeżenie się do siebie zbliżyli. Przyprowadzając go do domu, spodziewała się krytycznych komentarzy taty, albo uwag w rodzaju Masz dwanaście lat, to nie jest wiek na posiadanie chłopaka, co ty możesz wiedzieć? i tak dalej. Nie padły żadne słowa w tym rodzaju. Okazało się, że tata z Krzyśkiem lubią tę samą grę na konsole. Teraz już nie potrafiła przypomnieć sobie nazwy, jej to totalnie nie kręciło. Poza tym jej chłopak zrobił na tacie wrażenie tym, że potrafi grać w szachy, nawet jeśli ostatecznie przegrał z Kretesem. Potem Krzysiek wpadał do nich jeszcze wiele razy. Chłopak imponował jej też swoimi zdolnościami technicznymi. Wielu jej kolegów nagrywało jakieś tutoriale z gier, ale najczęściej dla fanów. Krzysiek zaś potrafił to zmontować w fajny, prawie profesjonalny film. Zwykle i jej wysyłał, żeby zerknęła i dała swoje uwagi. Jej co prawda nie interesowały gry, ale sama publikowała dużo zdjęć, filmików, kolarzy. Miała poczucie, że wie, co ma szansę na dużo lajków i komentarzy. Sama też umiała sprytnie tym manewrować. Wiedziała, że jedne rzeczy bardziej pasują na Face'a, inne na Insta czy TikToka. Według Izzy i Oliwki, jej najlepszych przyjaciółek, Elka była prawdziwą królową internetu. Wróżyły jej nawet karierę influencerki. Najbardziej prywatne zdjęcia, takie, którymi nie miała ochoty dzielić się ze światem, wysyłała tylko Krzyśkowi. Wiedziała, że mu się podoba. Sama miała jeszcze w pamięci telefonu sporo jego zdjęć, czasami przesyłali sobie selfie na dobranoc, ale też ich wspólnych ze szkoły i różnych wspólnych wypadów. Tata trzasnął drzwiczkami od samochodu, dając upust swojej złości, wykończyła go cała ta dyskusja z panią pedagog. Próbował zrozumieć sens tego, co przed chwilą mu przekazała. Jednocześnie miał poczucie, że zachowanie Eli dodatkowo komplikowało sytuację. Na większość zadanych pytań wzruszała ramionami. W najlepszym razie przytakiwała lub zaprzeczała, a przecież to ona znajdowała się w centrum wydarzeń. Zapiął pas i spojrzał wyczekująco na córkę siedzącą obok niego. Ta to jedźmy już, odezwała się niechętnie. Ruszyli z parkingu. Do domu mieli niespełna dwa kilometry, a tata przez większość jazdy nerwowo bębnił palcami w kierownicę, szukając właściwych pytań, które mógłby zadać. Kiedy zaparkował przed domem, usłyszał cichy głos Eli: Nie zgłaszajmy tego nigdzie, proszę. Ale przecież pani pedagog wyraźnie powiedziała To jest przestępstwo wykrzyczał trochę zbyt gwałtownie. No wiem. Może, ale to nie do końca tak. Więc jak? Może w końcu mi wyjaśnisz? Zwrócił się do córki. Zrozumiałem, że była jakaś grupa, zdjęcia. Ktoś ci je wykradł? Przerabiał je? Naśmiewał się z ciebie? Podszywał się? No. Staram się zrozumieć, naprawdę, Elu. Jestem po twojej stronie. Ale wytłumacz mi, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło. Elka w myślach przetwarzała pytanie taty. Sama zadała je sobie dzisiaj chyba z tysiąc razy. Ela, sorry, nie wyrobię się dziś. Muszę ogarnąć ten filmik do końca. Jutro się jakoś ustawimy, OK? Ela cisnęła telefon na łóżku, czując, że zbiera jej się na płacz. Nie było OK. Dzisiaj miały trzy miesiące, odkąd zaczęli ze sobą chodzić. Chciała zabrać Krzyśka na łyżwy. W zeszły weekend otworzyli lodowisko na Osirze. A ten kretyn, nie dość, że niczego nie wymyślił, to nawet nie pamiętał, jaki dziś dzień. Starała się przekuć rozczarowanie w złość. Następnego ranka obudziła się z wiarą, że porozmawiają i będzie jak dawniej. W szkole specjalnie zaczekała na niego przy szatni, żeby mogli na spokojnie sobie wszystko wyjaśnić. Super, że mnie tak traktujesz jako dziewczynę, wypaliła, gdy tylko zobaczyła go w drzwiach. Ale o co ci chodzi? Obruszył się Krzysiek. Przecież nic nie zrobiłem. No właśnie, nic, w Eli narastało wzburzenie. Wiesz co, jak tak mamy gadać, to dzięki. Mnie się nie chce. Dzisiaj wrzucam dwa nowe odcinki, mam co robić, rzucił przez ramię, znikając w drzwiach szatni. Elka pierwszą lekcję przesiedziała, analizując swoje upokorzenie. Na kolejnej był sprawdzian z matmy. Gdyby nie to, że Iza podpowiedziała jej w dwóch zadaniach, uwaliłaby go po całości. Na przerwie nie wytrzymała napięcia i postanowiła zwierzyć się dziewczynom. On naprawdę jest beznadziejny. Woli oglądać debilne filmiki z gier niż moje zdjęcia. To po prostu dzieciak nie zasługuje na taką dziewczynę jak ja! Nakręcała się coraz bardziej. Nawet całować się nie potrafi. I bawi się transformerami z młodszym bratem. Sam mi się przyznał. Dziewczyny patrzyły na nią, jakby chciały coś zasygnalizować. Obejrzała się za siebie. Krzysiek stał dwa metry od nich. Wiesz co, Elka, myślałem, że Mam cię gdzieś. Rzuciła rozpaczliwie i pociągnęła przyjaciółki w stronę toalety dla dziewczyn. Mam dosyć. Poszukaj sobie innego frajera. Przeczytała SMSA od Krzyśka. Choć w głębi duszy liczyła na próbę pojednania. Można zakończyć wszystko jednym zdaniem i tyle. Po problemie krzysiek. Odkąd pamiętał, lubił Ele. Imponowała mu tym, że zawsze potrafiła osiągnąć to, co chciała zawsze miała kilka przyjaciółek i dobre oceny, nawet jeśli niespecjalnie przygotowywała się do nauki. Właściwie to była chyba najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Zakumplowali się bardziej w zeszłe wakacje. Większość kolegów wyjechała na wypasione wakacje na Teneryfę czy inną wyspę. Rodziców Krzyśka nie było stać na takie wyprawy, więc większość czasu snuł się po okolicy, jeżdżąc na desce. Zdziwił się, że taka gwiazda zwróciła na niego uwagę, tym bardziej, że chciała z nim chodzić. Super im się gadało i spędzało czas na dworze. Elka, mimo że miała lekką obsesję na punkcie urody i swojego wizerunku, jak sama to określała, była też mega wysportowana i nie bała się prawie niczego. Czasami irytowało go tylko, że gdziekolwiek nie byli, musiała się oznaczyć na fejsie albo wrzucała zdjęcia waty cukrowej na insta. Generalnie dużo tych zdjęć publikowała wszędzie i bardzo intensywnie śledziła wszelkie lajki, serduszka i komentarze. Wiedział, że od niego też wymaga internetowych dowodów zaangażowania w postaci publicznych komplementów czy udostępnień. Starał się jej nie zawieść. W pewnym momencie sam zajarał się działaniami w necie. Tyle, że w jego przypadku było to nagrywanie tutoriali z gier. Brawl Stars, Fortnite, Roblox, takie klimaty. Najpierw oglądali to głównie koledzy, a potem zaczął zdobywać prawdziwych fanów. Ela była trochę zazdrosna o tę jego pasję. On uważał, że wszystko da się pogodzić. Fakt nawalił w zeszłym tygodniu z tą trzymiesięcznicą. Ale Ela objeżdżająca go przy koleżankach też ostro przegięła. Zaczął podejrzewać, że cały czas prowadziła z nim jakąś grę i był jej potrzebny głównie do budowania fejmu w sieci. Skoro tak, on też mógłby się odegrać. Niech królowa internetu dostanie, co chciała. Miał sporo fotek Eli zapisanych na telefonie. Założył grupę na Messengerze, zaprosił kilku kumpli i wrzucił parę zdjęć byłej dziewczyny. Moja była. Piszcie, co myślicie. Bez cenzury. XD. Zatytułował post i wrzucił go do sieci. Na reakcję chłopaków nie trzeba było długo czekać. Posypały się komentarze. Jedne śmieszne, inne lekko przegięte. Sam napisał sporo ostrych słów. Wreszcie nie czuł się jak ostatni frajer, którego ośmieszyła dziewczyna. Igor Igor od początku był w grupie założonej przez Krzyśka. Początkowo liczyła kilka osób, z czasem rozrosła się do trzydziestu paru: chłopaków z innych klas czy kolegów Krzyśka z osiedla. Krzysiek zamieścił krótki filmik, w którym Ela zwierza się ze swoich konfliktów z mamą. Skąd on miał takie nagranie? Różne głupie fotki z basenu i parę zabawnych przeróbek. Podobno miało być właśnie zabawnie. Chłopaki cały czas twierdzili, że piszą o tak dla Beki. Elka tego nie widzi, nikomu nie robią krzywdy. Z czasem pojawiły się bardziej wulgarne i obraźliwe wypowiedzi. Igor miał dwie starsze siostry, i nawet jeśli często go wkurzały, nie chciałby czytać takich tekstów o którejkolwiek z nich. Kiedy zasugerował kolegom, żeby trochę wyluzowali, usłyszał od Krzyśka, że cienia z niego. Wolał się więcej nie narażać. Ostatecznie zebrał się na odwagę i postanowił odezwać się do Oliwki, jednej z koleżanek Eli. Nie miał odwagi na rozmowę twarzą w twarz, więc napisał na messengerze. Wiesz, od paru miesięcy mamy taką grupę. Krzysiek ją założył. Wiem, że kiedyś chodził z Elką. Wrzuca różne jej foty, filmiki. Niektóre ma chyba od niej, bo nie wierzę, żeby coś takiego wrzucała na publiczne. No, miało być dla Beki, ale teraz zrobił się przypał. Przeginają już. Mogę ci pokazać po szkole. Odpowiedź od Oliwii przyszła w ciągu pięciu minut. Chciała się spotkać i pogadać i prosiła o print screeny. Nie wiedział, czy dobrze robi, jednak zdradził kumpli. Krzysiek. Czemu tak nagle chcesz ze mną gadać? Krzysiek zareagował zdziwieniem na widok Oliwii, która zaczepiła go po lekcjach. Zawsze trzymałaś się zelką. Tak, i ty podobno też byłeś. A, jej chłopakiem? Czy tylko mi się zdawało? Byłem. No właśnie. Elce naprawdę bardzo na tobie zależało. A ty najpierw rzucasz ją SMS-em, a potem się mścisz. Krzysiek nie bardzo wiedział, co powiedzieć. Dziewczyno, o czym ty gadasz? O waszej grupie? Spojrzała na niego wyzywająco. Wiem wszystko. Nieważne skąd wiem, ale widziałam, co tam wrzucacie i co piszecie. Chcesz, żeby Ela to zobaczyła? Pomyślałeś, jak ona się czuje? Ale chyba jej tego nie pokazałaś? Krzysiek na serio się przeraził. Nie. Ale może powinnam. Ja nie chciałem, żeby wyszło aż tak. Myślałem, że. Próbował jakoś się wytłumaczyć, ale sam czuł, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Miało być kilka głupich żartów, a wyszło dość hardkorowo. Nie miał pojęcia, jak z tego wybrnąć. Oliwia. Sama do mnie napisała, wyobrażasz to sobie? Ona ma ponad sześć tysięcy followersów. Zarąbista jest serio. Ty wiesz w ogóle o kim mówię? Kojarzysz? Ela trajkotała jak nakręcona, nie czekając na odpowiedź przyjaciółki. Napisała, że mam ciekawy profil i że od paru tygodni śledziła moje wpisy. I że jestem fotogeniczna. Czy do ciebie w ogóle dociera to, co mówię? Tak, tak. Oliwka, ocknij się. To jest dla mnie mega szansa, taka znajomość. Może mi zdradzi jakieś triki, lepsze filtry. Chciałabym trochę zmienić styl, żeby nie było za dziecinnie. Potrzebuję nowej sesji, żeby poeksperymentować. Zrobisz mi zdjęcia dzisiaj? Please. Ela spojrzała błagalnie na przyjaciółkę. Ty masz lepszy telefon, twoje zdjęcia zawsze wychodzą super. Możemy potem pójść na pączki z nutelną. To co, zgodzisz się? Oliwia machinalnie kiwnęła głową. Nie zarejestrowała połowy wywodu przyjaciółki. Wciąż biła się z myślami. Z tego co wiedziała od Igora, komentarze na grupie przycichły. Większość zwyczajnie się znudziła, a część... Podobnie jak Samigor, uznała, że poszło to za daleko. Dwa tygodnie później dowiedziała się, że Krzysiek za to posunął się jeszcze dalej i założył fałszywy profil Eli na Facebooku. Tłumacząc się słowami, że. każda gwiazda ma fikcyjny fanpage. Nie wiadomo ile osób go widziało. Oliwka zajrzała i po przeczytaniu kilku wpisów uznała, że musi to zatrzymać. Bała się kolejnej konfrontacji z Krzyśkiem. W środę siedziała do północy, robiąc kolejne prinskriny. Igor podesłał jej kilka z ich męskiej grupy. We śnie majaczyły jej ikonki powiadomień, ciągi komentarzy, emotikonek i migawki zdjęć Eli. Rano wstała z przekonaniem, że pójdzie z tym do pani Karoliny i może razem zastanowią się, co dalej. Zawiodła ją nieostrożność. Ela koniecznie chciała jeszcze raz przejrzeć zdjęcia z ostatniej wspólnej sesji i pobawić się filtrami. Wśród nich znalazła zapisane przez przyjaciółkę print screeny. Pani Karolina siedziała właśnie nad scenariuszem warsztatów dla trzeciej A, gdy usłyszała ciche pukanie do drzwi. Zobaczyła dwie uczennice z szóstej klasy. Jedna z nich płakała, przewijając pospiesznie ekran telefonu. Dziewczyny, cokolwiek się wydarzyło, możecie mi o tym powiedzieć. Zaprosiła je do środka.